Przyjechaliśmy do Żagania na Great Escape Rally pod piękny pałac w Żaganiu. Tutaj rozpoczęliśmy sezon 2009. Piątek, straszny pochmarka Schwarza, który nie wystartował, komputer mu odmówił posłuszeństwa. Chłopaki przyjechali z Tarnowskich Gór, elektronicy walczyli całą noc, także Marek w sobotę mógł jechać. Mirek bardzo ładnie wystartował, miał czwarty plac w piątek na tym odcinku nocnym. My z Maurycem mieliśmy dziesiąte miejsce, także dla nas też była niespodzianka i bardzo fajny wynik. Jak zwykle błoto, doły po czołgach, no i po niemieckich murków tym razem nie ma. Nie mam ładowania, nie mamy wspomagania od 7 kilometra, ale dojechaliśmy. Ale jest dobrze. Wjechałem do wody, utopiłem się i wyciągnąłem rybkę w postaci sprężynki. O, późno, super. W sobotę rano ruszyliśmy z ambicjami przeskoczenia do przodu. Nam się to nie udało. Najpierw metromierz wysiadł nam, jechaliśmy praktycznie całą trasę bez metromierza, potem spadły paski, nie mieliśmy wspomagania. To jest mankament, z którym walczymy już jakiś czas, ale już nasi mechanicy stwierdzili, że wiedzą jak to zrobić i od następnego rajdu będzie już dobrze i na pewno to wszystko będzie działać. Się urwało i postanowiło nie jechać dalej. W związku z tym koniec rajdu. No tak naprawdę stworzeń wyskoczył, jak mu nalazło. Tu w tych warunkach, żeby nie rozpieprzyć reszty sprzętu, się nie uda. W związku z tym przyczepka i wracamy do domu. Podejrzewam, że te chapki właśnie wykończyły przegubik. Mimo wszystko miał już trochę rajdów zrobionych, także przy najbliższej okazji wszystkie wahacze trzeba będzie wymienić profilaktycznie. Rajd bardzo udany, szkoda, że tak się skończył,
Mam nadzieję, że następną edycję uda się przejechać bez awarii. Ilość pracy nad oczyszczeniem tego w warunkach niewarsztatowych jest bardzo duża, w związku z tym szkoda pozostałych elementów. Wlazło piasku tam, gdzie nie powinno. Trzeba to wszystko rozebrać w tej chwili na drobne, wyczyścić benzyną. Nie damy rady tutaj. Dobrze się jechało. Mieliśmy trochę pecha na piątek, zawiódł nas komputer. Udało się to jakoś naprawić. Wczoraj jakoś poszło nie najgorzej, dzisiaj też. Jazda była cały czas, no dzisiaj to było ściganie, no było trochę tłoku, było ten. Trochę byliśmy, no nie dało się jechać tak, żeby cały czas non stop szybko. Trzeba było czasem, że tak powiem, wstać nawet w korkach, ale były odcinki, gdzie mogliśmy pokazać, Marek mógł pokazać swoje umiejętności. Wczoraj była jazda na Intener, trochę pojeździliśmy, też było ciekawie. No w sumie no, ciekawy rajd taki, no można było sobie trochę potrenować po takiej przerwie. Pierwszy mój wyjazd z Mirkiem, znamy się prywatnie już od pewnego czasu. Co do dotarcia i dopasowania się, jest to czas nieokreślony. Tak naprawdę to wszystko zależy od danej sytuacji. W tej chwili jest moim zdaniem bardzo dobra współpraca. Mamy różne zdania na dany temat, na dany styl jazdy. Dochodzimy do pewnego kompromisu. To on jest kierowcą. Ja nawiguję, staram się to robić jak najlepiej. Zobaczymy. Każdy rajd prawdopodobnie pokaże i nauczy nas nowych doświadczeń. Bo wszystko się psuje. Metromierzenie. Wczorajszy dzień należał do bardzo ciekawych. Był przekrojowy. W zasadzie zaczynał się rano, kończyliśmy go późnym wieczorem, w zasadzie nocą. Trasa również biegła po wszelakiego rodzaju utrudnieniach. Nie było łatwo. Odcinki były bardzo długie, forsowne. Masę wody, łącznie z używaniem liny, wyciągarki. Mieliśmy problemy dwa miejsca przebrnąć, także praktycznie czuliśmy się jak w trudnej przeprawie. Było też masę odcinków szybkościowych, bardzo szybkich, gdzie można było naprawdę dobrze pojechać i nadrobić trochę czasu w stosunku do tych, którzy już nas gdzieś tam odstawili.
his bride. To mate he's got the desire, very close there's something to fear. He's in need of some special fire, the thunder will heal. He thought too he could help to make it all plain. In love he's falling again with the heat of midday. His lady she gives an illusion that she'll break circles of light. When she leaves he's fighting himself, so lonely and blind. Dzisiaj był memoriał Karoliny, to dla nas taki bardzo ważny, wyjątkowy dzień, bo Karolina, wiadomo, jest patronem naszym, jak wiadomo. Jestem wam wdzięczny, że mogę z wami rywalizować, mogę się z wami bawić, mogę kontynuować pasję córki i jestem wam wdzięczny za to, że chcecie katować uczelnię i dzisiaj chcieliście, żeby puścić Karolinę.
co było przygotowane, tylko niestety jak zwykle mieliśmy jakąś dziwną awarię, czyli urwany wąs o przekładnik kierunczej, awaria, która się praktycznie nie powinna zdarzyć. Ciekawa sprawa, jeździć benzynowym samochodem, przesiąść się z diesla na benzynę, jeszcze o takiej mocy. Nie wiedziałem, że aż tak mnie to nakręci. Pierwszy start, no mieliśmy pecha, bo i straciliśmy tam 2 godziny. A później staraliśmy się odrabiać to. No i całą nockę już przejechaliśmy bez zarzutu. Według mnie auto jest fajnie przygotowane, sprawdziło się. Dojeźdźmy do końca, to jest najważniejsze. Ostatnia próba bardzo fajna, bo ja bardzo lubię szybko jeździć. Gdybym miał ustawione lepiej zawieszenie w samochodzie, to pewnie bym to jeszcze szybciej przejechał. Pierwszy start w ogóle dla nas obydwóch, jeżeli chodzi o taki wyścig. Bardzo szybko, na jednym z odcinków mieliśmy 125 na godzinę. Chyba stworzymy team z Darkiem, jeżeli Darek mnie nie wyrzuci po tych 3 dniach, to będzie wszystko dobrze.